Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektroniki. Dzisiaj zapraszam Was na mały, prosty unboxing. Jedna paczuszka odebrana wczoraj, co mogliście widzieć na shorcie. Myślałem, że zdążę z filmikiem w dniu wczorajszym, ale no niestety miałem inne rzeczy na głowie, więc filmik nagrywam dzisiaj, to jest w sobotę. Tak jak już mówiłem, jest tu w środku małe radio z Eltry. Radio Donald w ciekawym kolorze. Udało mi się wygrać to radio po ciężkim boju na aukcji na Allegro lokalnie. Jeżeli ogląda ten filmik osoba, która ze mną przegrała, mówi się trudno. Ja wygrałem, ty przegrałeś. To co? Bierzemy się za otwarcie paczki i chcę Wam zaprezentować kolejny eksponat w mojej kolekcji o nietypowym kolorze. Tak więc montuję aparat na statywie i zaraz do Was wracam. Ok, witam w kolejnym ujęciu. Szybko likwiduję etykietę. Radyjko. Widać, że jest naprawdę solidnie zapakowana. Jakby nie patrzeć, w kolekcji posiadam już kilka wersji radia Donald, kilka tych eksponatów, ale na tego trafiłem przypadkiem. Licytowały chyba 4 osoby, ale mówię, zainwestuję. Nie mam takiego koloru jeszcze, wygląda bardzo ładnie. Kiedyś widziałem na Allegro, ktoś wystawiał 2 takie eksponaty, takie wersje radyjka, ale kwotę, za którą ktoś to sobie życzył, żeby sprzedać, była naprawdę straszna. No a tutaj powiedzmy, że z mojego funduszu, który odkładam sobie na zakup ewentualnie jakichś radyjek, które nie mam w kolekcji bądź w rzadkim kolorze, ewentualnie jak się pojawi kolejna wersja odbiornika w opakowaniu, którego też nie posiadam, no to właśnie z takiego drobnego funduszu jestem w stanie takie radio sobie zakupić, więc to nie jest problem. Uwaga, zawinięte folię bąbelkową. Voila! Radio Donald Unitra Eltra. Kolor taki brązowy. Tak, można powiedzieć, że to jest brązowy. Chociaż na zdjęciu wygląda troszkę taki ciemny wiśnie, ale w brązowym odcieniu. Bardzo fajnie. Tył grafitowy. Pojemniczek na baterię. Przełącznik zakresu fal długich. Regulacja strojenia. Oczywiście nie zapomnijcie, te radyjka mają 2 zakresy tylko, długie oraz średnie, gdzie na długich jest ustawiona na sztywno Warszawa 1 oraz potencjometr głośności zintegrowany z włącznikiem. To co? Spróbujmy sobie uruchomić to radyjko. Zobaczymy, czy będzie ono działało. Mam tu jakąś baterię 9-woltową. Oczywiście radio jest zasilane 9 voltami. Oczywiście jest kompletne, nic nie jest uszkodzone. Naprawdę cieszę się, że udało mi się je wygrać. Uwaga. Działa. Mamy zakres średnich.
Na chwilę obecną sam szum i zakłócenie odbieramy. Niestety zakres fal średni, same zakłócenia, fale długie. Zobaczmy, czy odbierzemy Warszawę 1. Oczywiście udało się ją złapać. Jeszcze raz się spróbujemy dostroić. Udało się. Unitra Eltra Donald odbiera program pierwszy Polskiego Radia. W tej chwili mogę się Wam pochwalić, że posiadam już 3 kolory Unitry Donalda. Jest to teraz brązowy, biały Donald oraz w pełni grafitowy. 3 Donaldy obok siebie. Co ciekawsze, posiadam również wersję chyba prototypową, nosi opis Start. Tak więc w mojej kolekcji znajdują się na chwilę obecną 4 radia przenośne z Unitry Eltry Donald. Jeżeli podobał się Wam film, proszę łapki w górę, komentujcie, co ważne, subskrybujcie kanał, jest to dla mnie ważne. Im więcej subskrypcji, to pamiętajcie, tym więcej ciekawych filmów. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam, hej!